suwerenne, wolne państwo wygenerowało nowe części społeczeństwa, które też chciałyby aspirować do współdecydowania o państwie, dyskutowania o państwie, decydowania o jego rozwoju. I dla tych środowisk okazało się, nie ma miejsca. Że te dawne elity swoją pozycję strzegą bardzo zazdrośnie. Każde normalne państwo, jakby mu zginął prezydent w katastrofie samolotowej, postawiłoby pytanie, czy nie było to czyjeś celowe działanie. Więc nienormalne jest to, że kilka minut po katastrofie mówi się o przypadku, wdraża się śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy, a nie to, że się zadaje pytanie, a jeśli to był zamach? A skąd wiecie, że nie był? Przecież tej wiedzy nie ma nikt z nas. W Lockerbie o tym, że był to zamach, rozstrzygnął fragmencik, maleńki fragmencik zapalnika bomby. Rosjanie już jednak wykluczyli, by katastrofa była spowodowana awarią samolotu. Rosyjska prokuratura, niezależnie od Polski, prowadzi własne śledztwo w sprawie tragedii w Smoleńsku. Państwo się wycofało, zdezerterowało. Począwszy od tego, że już 3 dni po katastrofie oddano sprawę do wyjaśnienia Makowi. Czyli jakby post factum zadecydowano, że to był lot cywilny. No jak można? Zgodnie z decyzją rządu Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie ze standardami konferencji chicagowskiej o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Korespondujemy z ICAO. To jest Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego. Ta organizacja uznała, że to była katastrofa samolotu wojskowego, w związku z czym raport MAK-u nie stosuje się do tej katastrofy. Systemowe przyczyny katastrofy były znaczące niedostatki w organizacji pracy lotniczej, przygotowania członków załogi. Już w pierwszych momentach, kiedy ta katastrofa się stała, ułożyli swój scenariusz, winni są piloci i ten dowódca, który z nimi był. Bo to jest najprostsze. Bo to nie wymaga żadnej refleksji następnej. Oni wszyscy chcą udowodnić, że on był zły, że całe lotnictwo zostało rozłożone dlatego, że był ten Błasik, ten generał młody, który nie utożsamiał się z tym układem warszawskim, z tymi ludźmi, którzy po prostu nie służyli Polsce, tylko Sowietom. Wiecie o tym przecież, znacie historię. Szukano tylko alkoholu i znaleziono go nie u prezydenta, a u generała Błasika. Zgodnie z ekspertyzą medyczną, w krwi dowódcy sił lotniczych znaleziono alkohol etylowy. Nie chodzi o honor, nie jest ważny mundur, nie jest ważny człowiek, nie jest ważny polski generał. Pewne interesy tutaj się rozgrywają. Mój mąż stał się obiektem dla każdego wygodnym do zwalenia swoich jakichś tam pewnie niedociągnięć czy niedopełnień. Dopuściliśmy do pójścia w świat tak obrzydliwego, zmanipulowanego dokumentu, pseudodokumentu właściwie. Nie potrafię tego pojąć. Nie rozumiem zachowania polskiego prezydenta, obecnego polskiego prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, że przygląda się temu wszystkiemu i nie wspiera mojej walki o godność i honor mojego męża, a przecież też w którymś momencie był ministrem obrony narodowej i mój mąż również pracował na sukcesy tego ministra. Najważniejsze było to, że podjęto próbę lądowania w warunkach klimatycznych, widoczności czy braku widoczności, w których absolutnie ta próba lądowania nie powinna mieć miejsca. I radziłbym nie szukać jakichś ekstra nadzwyczajnych wytłumaczeń, bo niestety w moim przekonaniu sprawa jest w sposób arcybolesny, no prosta,
chwilami nie wiem, w jakim kraju żyję, bo chyba w żaden kraj nie byłby tak okrutny. Polskie ustalenia, polskie badania pokażą jeszcze głębiej, jeszcze trafniej te przyczyny uchybienia, zaniechania, które miały miejsce po polskiej stronie. Nie wiem, na jakiej podstawie są wysnuwane tego rodzaju oczekiwania, ponieważ z tego, co wiem, wiele analiz czy badań nie zostało dokonanych w ogóle. Bo przecież przez wiele miesięcy wrak samolotu leżał niezabezpieczony pod gołym niebem. Bo przecież wszyscy widzieliśmy, że był piłowany, rozbijany młotami. Czy był wrak samolotu cięty na części? Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby był cięty. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby strona rosyjska systematycznie niszczyła dowody. Ja to odbieram bardzo osobiście. Ja to odbieram jako pewien policzek dla ofiar. Że przez szacunek dla tych zmarłych ktoś jednak powinien wziąć na siebie odpowiedzialność. Zrobić choćby gest. Jeżeli rzeczywiście będziemy coś mogli, to dlatego, że mamy wsparcie naszych rodaków, że za nami będzie stała ta siła, że to nie jest setka zbolałych rodzin, tak naprawdę garstka ludzi, tylko po prostu sprawa narodowa, tak jak narodowa była ta tragedia. Narodowa, nie tylko prywatna. Czekaliśmy na jakiś znak, na symbol, który powinien stanąć w tym miejscu. Nie doczekaliśmy się. Musieliśmy przejąć inicjatywę we własne ręce. Na głazie, który postawili tam mieszkańcy Smoleńska, umocowaliśmy tablicę, że prezydent Kaczyński z delegacją narodową zginął w tym miejscu, gdy udawał się na obchody 70. rocznicy ludobójczej zbrodni dokonanej na polskich oficerach. Mam nadzieję, że kiedyś ten teren rzeczywiście zostanie przekopany, przesiany, pomimo spychaczy i nawiezionej ziemi. Że ktoś podniesie te płyty, które tam tworzą drogę do miejsca katastrofy i tworzą plac, na którym się odbywają te uroczystości oficjalne, i spod nich wygrzebie szczątki naszych bliskich. I kawałki do polewa. Dziś w nocy ta tablica została podmieniona i ku naszemu zdziwieniu okazało się, że wisi zupełnie nowa tablica. W tej chwili treść, która na niej się znajduje, zaczyna się tak samo jak treść na tej tablicy, która została powieszona przez Polaków. Ale nie ma już ani słowa o ludobójstwie, ani słowa o jeńcach polskich, ani słowa o zbrodni katyńskiej. Jest jedynie informacja. Jest taka piękna modlitwa Jacka Kaczmarskiego.
Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Tylko chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści zbaw mnie, Boże. Często się modlę tymi słowami. Będzie msza święta w katedrze świętego Jana, jak co miesiąc. Nigdy z królami nie będzie w aliansach, nigdy przed mocą nie mówimy szyi. Bogu Chrystusa my na ordynansach, słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zatrzy słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zagrożą. Bóg naszych ojców jest nad nami, więc nie dopuści upaść w żadnej klęsce. Wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę.